Dobry wieczór, 27 marca, powoli ten dzień dobiega końca. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Przeszło rok od wybuchu w budynku plebanii Kościoła Ewangelickiego, w którym zginęły dwie osoby oskarżone o spowodowanie eksplozji gazu. Edward D. miał usłyszeć dziś wyrok Sądu Rejonowego w Katowicach. Prokuratura domagała się 6 lat więzienia. Obrona apelowała o uniewinnienie. 75-latek nie przyznaje się do winy. Na sali rozpraw była Magda Sincewicz. Nie przyznawał, nie przyznał i co więcej, nie wyraził skruchy po tym, jak całą winą obarczył tragicznie zmarłą w wybuchu córkę. To także sąd wziął pod uwagę, podtrzymując wniosek prokuratury i pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej. Na mocy artykułu 164 paragraf 1 kodeksu karnego przy zastosowaniu artykułu 11 paragraf 3 kodeksu karnego wymierza mu karę 6 lat pozbawienia wolności. Do wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach doszło 27 stycznia 2023 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa, mężczyzna celowo rozszczelnił instalację gazową. Nie został dzisiaj doprowadzony z aresztu. Wyrok ten jest satysfakcjonujący. Oczywiście szczegółowe rozstrzygnięcia zawarte w tym wyroku będą przedmiotem oceny w najbliższych 7 dniach. Wyrok nie jest prawomocny. Poza karą więzienia mężczyzna ma wypłacić zadośćuczynienia pokrzywdzonym. Został też zobowiązany do naprawienia szkody, która wyniosła kilkanaście milionów złotych. Parafia pragnie postawić nowy budynek. Na płocie odgradzającym miejsce tragedii widnieje plakat z wymownym hasłem: "Pomóż nam wrócić w to miejsce". Uważam, że to jest oddanie sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym i moim zdaniem to jest najważniejsze. Nawet nie sama wysokość wyroku, czy tam zasadnego odszkodowania komukolwiek, sam fakt, że pan dziew został uznany winnym. Jako duchowny, jako chrześcijanin mam też nadzieję, że pan Edward rozpozna w swoim sercu też winę i przyzna się to przede wszystkim przed samym sobą, tak. W wyniku eksplozji ranne zostały 3 osoby, w tym rodzina wikarego. W gruzowisku znaleziono ciała żony oraz córki oskarżonego, które razem z nim mieszkały. Jak wynika z opinii biegłych, przyczyną ich zgonu było wcześniejsze zatrucie lekami. Kilka tysięcy posiłków do przygotowania i kilkaset par rąk do pracy. To najkrótszy przepis na święta przy wspólnym stole. Ruszyły przygotowania do wielkiego metropolitalnego śniadania wielkanocnego. Po raz kolejny w hali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się osoby samotne i potrzebujące, by przy wspólnym świątecznym stole zjeść tradycyjne wielkanocne śniadanie. Jak za chwilę Państwo się przekonacie w materiale Fatimy Orlińskiej, bistro w Ministerstwie do Spraw Samotności zmieniło się już w jedną wielką kuchnię. Wolne miejsce, jak każdego roku przy największym śniadaniu wielkanocnym w Polsce, znajdzie się dla każdego. Przygotowania wchodzą w ostatnią prostą, a chętnych, zaangażowanych w pomoc nie brakuje. Tak, pierwszy raz. No niestety płacę, płacąco jest, ale fajnie. Tak spokojnie, domowo. Można powiedzieć, my tu z jednej szkoły, z 4. Liceum Ogólnokształcącego jesteśmy. No i w formie wolontariatu i sobie kroję po prostu w fajnym kronie. To wiedziałem, że mogę pomóc potrzebującym, no i postanowiłem przyjść tutaj i pomóc po prostu. Nie pierwszy. Nasza firma Cadence uczestniczy w takich akcjach 2 razy do roku, podczas Wielkanocy i podczas Wigilii. Już, żeby nie skłamać, 5., 6. rok. No chęć pomocy, super, super spędzony czas, naprawdę fajna atmosfera. Przygotowanie wielkanocnych przysmaków możliwe jest jak co roku dzięki zaangażowaniu również darczyńców. Produkty niezbędne do powstania potraw dostarczali już na kilka tygodni przed przygotowaniami, a ich ilości każdego roku biją rekordy. Tak jak zawsze, w setkach albo już bliżej tony, czyli mamy około tony ziemniaków, 500 kilo marchewki, 200 kilo selera, pietruszki, kiełbasy białej też około 500 kilo, więc jest tego dużo. Będzie sałatka oczywiście, będzie żurek tradycyjny. Tradycyjny z kiełbaską, będzie kiełbaska biała, będą oczywiście pisanki, które nie mogłoby zabraknąć. Oczywiście wszystkich gości przywitamy jak zawsze w niedzielę wielkanocną z samego rana. W tym roku Fundacja Wolne Miejsce przygotuje posiłki dla około 4000 mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Organizatorzy akcji przyznają, że z każdym rokiem z oferowanej pomocy korzysta coraz więcej osób, co pokazuje, jak bardzo to wsparcie jest konieczne. Ale nie tylko tych osób samotnych, to robią się takie wyjątkowe, takie spotkania świąteczne. Bardzo często już rodziny całe przychodzą, które stwierdzają, że chciałyby te święta spędzić inaczej, a swoją obecnością dać prezent tym osobom samotnym właśnie, że będą miały z kimś usiąść, porozmawiać i zjeść posiłek przy wspólnym stole.
Wielkie metropolitalne śniadanie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędzie się 31 marca o godzinie 10. Organizatorzy przypominają, że w nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu, stąd przed wyjściem warto zerknąć na zegarek. Maturzyści wkraczają na ostatnią prostą przygotowań do najważniejszego w ich życiu egzaminu. Skoncentrowani na maturze, ale także na tym, co robić po niej, mają dziś do wyboru wiele uczelni i jeszcze więcej ciekawych kierunków. Dlatego wiosna obfituje wydarzenia, które mogą im pomóc w wyborze dalszej drogi edukacyjnej. W Katowicach w tym celu zorganizowano pokaz działania służb ratowniczych podczas wypadku drogowego, zajęcia z rysunku, e-sportu czy klonowania molekularnego, o czym opowie nam teraz Magda Sincewicz. Są młodzi, poszukujący, zastanawiający się nad tym, w którą stronę skierować swą przyszłość. Czytają, bywają, pytają. Wszystko po to, by dokonać właściwego wyboru. By im to umożliwić, warto pokazać, że zajęcia niekoniecznie muszą kojarzyć się z siedzeniem w ławce. Interesuję się biologią, mam biologię rozszerzoną w szkole i tak dalej, a więc w pewnym stopniu interesuję się tym. No a nie czuję się zapewnie na medycynę, tak typowo lekarza, a więc myślałem o tym ratownictwie, bo taki jest fajny wstęp. My jesteśmy jakby na tej pierwszej linii frontu, jesteśmy czasami ostatnią nadzieją też tego człowieka. Widzimy i początek życia, ale także jego koniec, więc te pokazy mogą też uzmysłowić tym ludziom, że jesteśmy bardzo blisko śmierci. To właśnie w dużej mierze od ratowników zależy najwyższa wartość człowieka, czyli jego życie. Jak sami przyznają, każdy dzień jest dla nich inny. To nowa przygoda, ale też szansa, by zrobić coś dobrego dla innych. Można też zrobić coś dobrego dla siebie, jak pan Marcin, który ze studenta stał się wykładowcą i tak naucza już tu od 10 lat. Mam tą przyjemność pracy ze studentami, którzy głównie skupiają się na tych takich plastycznych aspektach, projektowo-plastycznych. I tutaj Akademia Śląska daje tą możliwość zetknięcia pewnych technicznych aspektów z tymi graficznymi, z tymi artystycznymi. Od artystów po pracowników bardzo technicznych. Dlaczego? Bo już od starożytnej Akademii Platona uczelnia to miejsce, gdzie przenikają się wybitne umysły, nietuzinkowe jednostki, otwarte serca, które swoją odmiennością w zainteresowaniach i umiejętnościach pokazują innym, jak ciekawy może być świat. Mamy kierunki na studiach, które są związane chociażby z projektowaniem gier. Więc my mamy naszych wykładowców, którzy są praktykami, a przez sport i zabawę możemy to wdrażać w życie i tym samym przyciągać młodych ludzi. Tych, którzy pragną się rozwijać, idąc z duchem czasu i korzystając z nowoczesnych technologii w edukacji na wielu kierunkach. Grafice, wzornictwie, informatyce, budownictwie, mechatronice, pielęgniarstwie, kierunku lekarskim, zarządzaniu czy architekturze, tak jak Kacper. Będąc jeszcze w liceum, dowiedziałem się o tej uczelni, ponieważ tutaj jest bardzo szeroki tak jakby zakres działań, które promują rzeczywiście to miejsce. I akurat miałem taką okazję spotkać się z przedstawicielami samorządu studenckiego u mnie w liceum, którzy przedstawiali właśnie kierunki, jakie oferuje uczelnia. Ta konkretna kształci studentów już od ponad 20 lat. Wyższe wykształcenie w Polsce zdobywa się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jak i na jednolitych studiach magisterskich. Zgodnie z powiedzeniem, że na naukę nigdy nie jest za późno. Dziś równie ważna jest edukacja podyplomowa, zwłaszcza cieszące się niezmienną popularnością studia Master of Business Administration czy zwykłe kursy. Ma być 3 razy szybszy niż karetka, docierać na miejsce wypadku i do tych, którzy nie potrzebują interwencji zespołu ratowniczego. Nowy motoambulans pojawi się na ulicach Sosnowca. To jednak nie jedyna zmiana, jaka nastąpi w życiu i pracy tamtejszych ratowników. Więcej na ten temat wie Paweł Jędrusik. Motoambulans, czyli specjalny pojazd ratowniczy sosnowieckiego pogotowia. Jednym z głównych atutów motocykla jest jego szybkość oraz to, że ratownik nim jeżdżący może udzielać pomocy wtedy, gdy przyjazd karetki nie jest potrzebny. Jego koszt to 270 tysięcy złotych, a na ulicach będzie można go zobaczyć już od 1 kwietnia. Przede wszystkim chodzi o czas. Po prostu motocykl w dużym mieście, zakorkowanym mieście, przy dużych remontach, dotyczy to wszystkich tak naprawdę dużych miast w województwie i w kraju, jest w stanie szybciej dojechać na miejsce zdarzenia niż taka karetka standardowa. To nie jedyne zmiany w rejonowym pogotowiu ratunkowym w Sosnowcu. W mieście pojawią się także dodatkowe zespoły ratownictwa. W ostatnich latach w Sosnowcu pojawi się już druga stacja, drugi zespół ratunkowy dodatkowy, który jest wspierający dla naszych mieszkańców. Łącznie w tym roku pojawią się 3 nowe zespoły w naszym województwie. Jeden, który stacjonować będzie w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach już od 1
czerwca i ten, który za kilka dni, a nie jest to prymat rilis, czyli od 1 kwietnia w mieście Sosnowcu. Motoambulans będzie pracował od godziny 7 do 19. Wkrótce sosnowieckie pogotowie doczeka się także nowej siedziby. Powinna zostać otwarta w ciągu kilku najbliższych dni. Na koniec serwisu mamy dowód na to, że wiek nie gra roli, a wręcz przeciwnie, jest okazją do tego, by pokazać światu siebie i podzielić się doświadczeniami. Dlatego na listach w wyborach samorządowych znalazło się wielu dojrzałych wiekiem kandydatów. Ten najstarszy w skali całego kraju ma 94 lata. W województwie śląskim także nie brakuje seniorów, którzy chcą kształtować otaczającą nas rzeczywistość i udowadniają, że jeśli tylko się chce, to się da. O czym przekonał się Paweł Jędrusik. W czasie kampanii wyborczej nie jeden kandydat musi się nieźle nagimnastykować, by zwrócić na siebie uwagę. Również przydaje się dobra kondycja, zwłaszcza na finiszu. Wie o tym Krystyna Jurczewska-Płońska z Gliwic, która w wieku 86 lat postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Po prostu chcę mocniejszym głosem optować za poprawą losu seniorów. Ponieważ od 30 lat walczę o to, żeby seniorzy jakoś mieli godną tą jesień życia, no to myślę, że właśnie w ten sposób mogę wzmocnić swój głos. Pani Krystyna na co dzień angażuje się w sprawy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a kandyduje z listy Koalicji Obywatelskiej. Po przeciwnej stronie wyborczego ringu tyle, że w Świętochłowicach znajduje się Władysława Kochlik. To najstarsza kandydatka do Miejskiej Rady w województwie śląskim. Ma 88 lat i kandyduje z listy Prawa i Sprawiedliwości. Czemu? Bo lubię Świętochłowice i kocham Polskę. Co by pani chciała zmienić w mieście? Dużo rzeczy widzę, że nie. No, co ja widzę, to nie mogę powiedzieć, co ja widzę. No na przykład bałagan, takie wszystko. Wygląda na to, że do roli samorządu rodzina pani Władysławy przykłada duże znaczenie, a plan na wprowadzenie zmian w Świętochłowicach jest dużo większy, niż można by przypuszczać. Janina Zięba, córka Władysławy Kochlik, również kandyduje, tyle że chce zostać prezydentem Świętochłowic. Tak, u nas w rodzinie interesujemy się polityką, uczestniczymy w polityce. No moja mama jest aktywną osobą od zawsze, dlatego nie było to dla mnie ani zaskoczeniem, ani zdziwieniem. Po prostu to jest kolej rzeczy. Obu paniom jednak nadal daleko do rekordzisty w kraju. To Ryszard Libich z Lęborka, który postanowił zająć miejsce w tamtejszej radzie w wieku 94 lat. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Spokojnej nocy, dobranoc.